W dzisiejszym odcinku będziemy robić prezenty dla ekipowiczów. Powiemy, jak bardzo je lubicie. Wylosujemy ekipowiczów, którym robimy prezenty, a potem kwotę spod choinki z prezentów. Nikt nie chce Karola, ja mogę mieć. Ja też mogę mieć. Mogę. Tak? A przed tym, Boże, o mnie w Facebooku nie będę mógł kupić. Przemka mam, lecimy! Lecimy! A ja mam wujas! I have Kasia! Ja mam Berka! Ja mam Kingę! Czyli Fausti albo Bartek mają Karola i Paulinę. Jako, że jestem Bartek, to za Bartka wylosuję. Uwaga, Bartek Kubicki będzie miał Paulinę! Czyli Fausti ma Karola! Ale uwaga! Kęgarek chyba też na coś czeka. Chyba też chciałby zrobić prezent. Tak, dlaczego? Kęgarek, co to jest? Otwórz! Palców nie ma, brakuje mu palców. Tu! Co tu jest? Tu! Burza i chmurka! Musisz im zrobić prezencik. Teraz zabieramy się za losowanie prezentów. Otwieram i pierwsza kwota, jaka została zabrana, to 200 zł. Zobaczymy, za ile robię prezent w Berce. To wygląda jak 0 zł, moja droga. Moja kwota to... 0 zł. Mówiłem, że wygląda jak 0 zł. To wygląda jak 10 zł. 50, tak. 50. Dawaj, otwieraj, no już za późno. Blisko byłem, powiedziałem 50 i 0. Ja mam Kasię. Kasię. Biorę tego. Pewnie tam jest 5 tysięcy. 25 zł. Za ile robię prezent Przemkowi? Za stówę. Teraz Bartek losuje dla Bartka Kubickiego. Jest to 80 zł. A Fausti 69. Okej, lecimy robić prezenty. Kochani, ostatnio, jak wiecie, zrobiliśmy drop Gengarka i 50% dochodu przeznaczyliśmy na karmę dla schroniska. Dlatego, uwaga, dzisiaj tu jesteśmy i zdobyliśmy 1,5 tony karmy. Dzięki wam oczywiście i waszym zakupom na Genzy Store. Także widzowie, dziękujemy wam bardzo za wsparcie. A my teraz to wnosimy. Cieszę się, że jest to karma dobrej jakości, a nie byle co. Pamiętajcie o tym. Tej firmy są ulubione Gengarka. Jeżeli chcecie się zdecydować właśnie na pomaganie schronisku, to lepiej kupić mniej karmy, ale lepszej jakości, niż 10 kilo słabej jakości. Dokładnie. Jesteście widzowie niesamowici, dziękujemy wam bardzo. Przyniesiona karma, teraz czas wykorzystać to, że jesteśmy tutaj i pójdziemy sobie znowu z pieskami na spacery, co? Tak. No, bardzo bym chciał jej dzisiaj tu nie zobaczyć, ale jak jest, to pójdziemy. Nektarynka i możliwe zaadaptowana już. No, nie, fajnie by było. Idziemy. Kasia jest koniarą, jak ja, więc pomyślałam, że w galerii pojedziemy do sklepu jeździeckiego i kupię jej jakieś porządne rękawiczki jeździeckie na zimę, plus skarpetki i potem też dowiedziałam się od pewnego elfa, że ona bardzo lubi piżamki, więc generalnie kupię jej jakieś piżamki z jednorożcem, bo lubi też jednorożce, więc będzie miała taki koński prezent dla prawdziwej koniary. Jesteśmy w sklepie, gdzie są różne gadżety, różne takie pierdoły, bo tak naprawdę tylko na pierdoły mnie stać dzisiaj. Co znalazłaś? Scrapbook to się chyba tak nazywa, tylko to nie jest taki zwyczajny album, tylko to jest album, ale z miejscem, żeby przykleić zdjęcie i coś napisać od siebie. Oh baby! Ej, to jest mega, akurat najładniejszy chyba, ale nie wiem, czy to nie jest, żeby przykleić dziecka zdjęcia. Ja do niej powiem, ej baby. Collect moments, not things. Biorę to na pewno, bo to jest fajna rzecz. Zostaje nam 16 zł do wykorzystania. Idę na łatwiznę, zadzwonię do pusialki. Pytanie mam, czy ty wiesz, co by chciała Kinia na prezent? Wiecie, co Kasia mi napisała? Ona lubi wszystko, co jest pierdołą. Kinia lubi świeczki, że z nic jej kupię. Teraz do tego kupujesz naklejki i tasiemki. Naklejki i tasiemki. Ja tu chciałem fajny prezent, znicz chciałem kupić, a tam mówi, że jakieś naklejki muszę kupić. Takie coś? Z tego się wycina tła na przykład. Komu by się chciało coś takiego robić w ogóle? Niby się chciało. Baby są dziwne. Na pewno wykorzystam coś, co już mam w domu, czyli nasze naklejki Genzy. I teraz zostaje mi tylko dokupić jakieś dekoracje. Wziąłeś najbardziej męskie kolory. No ale jakie ładne za to. Wow. Ej, zacząłem łapać, zanim się ruszyło. Widziałeś to? Nagrałeś to? Dobra, już ci nie pomagam, rozumiesz? Nic, żadnych informacji ode mnie wyciągniesz. Dobra, to i się wytnie. Jak widzieliście, totalnie sam wybrałem super rzeczy, idealne dla Kini. Kania, odejdź, bo widzowie zobaczą, że pomagasz, no.
Totalnie sam wybrałem te rzeczy. On tak szedł, nie? Nawet zrobił tak. Kościół. Musimy zmienić lokalizację, chodź. Mam rozcięty ten sam palec. Mam rozcięte palce, dwójkę. Zawalisty prezent? Jakby ja bym chciała taki dostać. Serio, to jest coś mega fajnego. Zapisano, dobra. Ja może w tym czasie opowiem trochę o moim planie na prezent. No wiecie, mam zero złoty do wydania, a tutaj przechodząc się po alejkach, zobaczyłam farby i zdałam sobie sprawę, że ja mam mega dużo farb w domu. Mam 6 płócien niewykorzystanych, więc namaluję wersję oczywiście obraz. To mnie w ogóle nic nie będzie kosztowało, bo te rzeczy już mam. Myślę, że to będzie takie, wiecie, idealne. Ja wylosowałam Karola i mam prezent za 69 zł, a ty? Ja mam Paulinkę i nie wylosowałem niestety 60 zł, ale wylosowałem 80 zł i stwierdziliśmy z Faustii, że połączymy nasze siły i będziemy sobie pomagać. Karol wydaje mi się być najtrudniejszą osobą w tym wyzwaniu, ponieważ... I ogólnie. Może być w miarę... Żartu, on nawet nie ogląda tych odcinków, wydaje... nie przejmuj się. Karolowi ciężko jest kupić prezent. Wydaje mi się, że ma wszystko. Tak, tak. Więc jedyna rzecz, jaka mi się nasuwa, to Karol czyta książki. Ja też. On umie czytać. Umie. A jest ze mną Bartek, ponieważ Bartek czyta. Wie i też czyta, wie jakie książki może czytać. Tak. Freeze. Freezy. I teraz tytuł odcinka. Freezy. Wiemy jakie książki czyta Freeze. Idealnie, to jeszcze jakby to. Morderca nigdy nie śpi dla Karola. Nie, żartuję, ale to by było śmieszne. Wiecie co, gadałem ostatnio z Karolem troszkę i powiedział mi, że ma teraz ogólnie zajawę na biografię. Dlatego myślę, że możemy celować biografię. Podejdźmy sobie może od razu o, gdzieś. O Boże, biografia ej, Ilona Maska. No. Dzień dobry, proszę pana, niech nam pan powie, czy Karol Fryz-Wiśniewski ucieszyłby się z biografii Ilona Maska. To jest mikrofon. Albo raz Elon Musk, albo Steve Jobs, albo ktoś taki z takich naprawdę ciekawych osób. Tutaj kolega naprzeciwko zaprezentował mi właśnie eksponat najnowszej pomarańczowej książki Michała Zajdy pod tytułem Kryptowaluty dla zabieganych. Kryptowaluta jest jedną z najbezpieczniejszych form przetrzymywania pieniędzy. Nie zależy od rządu światowego, tylko od niezależnej technologii blockchain, która uniemożliwia tak naprawdę wykradnięcie jakiegokolwiek. Dziękujemy panu bardzo. Mamy tutaj biografię twórcy PayPala, Tesli i SpaceX. Dobra, oddaję mikrofon. Mam nadzieję, że podobała wam się relacja reporterki Faustyny. Pozdrawiam. Albo mamy o Steve Jobsie, słuchajcie. O, Holender. Bez obrazku. Najgorszy rodzaj książek. Nie, ma obrazki. Która byłaby ciekawsza twoim zdaniem? Kurde, ja bym fest wolał chyba przeczytać Steve'a Jobsa, wiesz? Ale Karol kocha Ilona Maska. No wiem, ale jeszcze... Ale więcej rzeczy ma z Apple'a, a Tesli na przykład nie ma. Nie ma. Prezent dla Karola. Kupiony wydałam 35 zł na książkę, więc zostało mi szybka matematyka. 34 zł. Ej, to dużo fest. Tak, umiem liczyć. 34 zł na słodycze. Na słodycze. Ale jak to wcisnęło? Tak, umiem liczyć. Zaczynamy szukać prezenta dla Pink Pru. Kurde, co sądzisz o takim? Fajny, nie? Tylko patrz, bo jest to, jest to chyba super lepsze. Nie, no lepsze. Zastanowię się, pójdziemy jeszcze do innego sklepu z lewo, ale wydaje mi się, że to jest fajne. Szkoda, że nie ma zielonego, tak jak auto Przemka, ale poszukajmy jeszcze, poszukajmy. Dzień dobry, ja mam to zadanie znaleźć prezent. Dzień dobry. A jaki prezent dla kogo? Dla jakiego dziecka ewentualnie? O, dla takiego dużego bardzo dziecka. Mógłbym kupić coś do auta, ale wolę mu kupić coś takiego, bo to fajna zabawa, zawsze przy składaniu. Kupiliśmy figurkę z kolekcji Speed Lego, jest to Lamborghini. Nie wiem, czy on lubi Lego, będzie dzisiaj dowiemy, ale idealnie wydaliśmy praktycznie 100 bez jednego grosza. Chodźmy mu teraz to dać. Kasia może nie mieć rękawiczek, skoro jeździ konno, raczej ma. Ale są jeszcze skarpetki i skarpetki są mega cute. Ja w ogóle chciałabym pójść w jedną tonację kolorystyczną, jeśli chodzi o prezent, bo to zawsze fajnie wygląda. Ale Kasia ma konika. A może ona ma konia właśnie, a ja nie wiem o tym. Halo, Zuzia, czy Kasia ma konia? Aha. Kasia nie ma konia. Kupuję jej skarpetki, 3 pary i to tyle będzie z tego sklepu. Bo nie ma nic różowego, niestety. A za resztę pieniążków, bo jeszcze mi dużo zostanie, wybiorę jej właśnie jakieś kosmetyki czy piżamki, a to będzie taki fajny akcent, żeby wiedziała, że ja pamiętam, że ona jest koniarą, a ja. No właśnie, elegancko, elegancko. Bardzo się ucieszyłam, kiedy wylosowałam i w sumie wujasa i 200 zł, bo to jest osoba, dla której wiem co kupić, bo ostatnio, kiedy byłam w Primarku, to znalazłam akcesoria ze Star Wars, bo on kocha Star Wars.
kasy. Zobaczymy, jakie gadżety w tym stylu są dostępne i ile one kosztują, bo może też uda mi się na przykład kupić jakąś fajną piżamkę. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Tutaj mamy gofrownicę z jakimś takim, o. Dużo bardziej pasuje mi tutaj mini waffle maker z Baby Yodą. Także bierzemy gofrownicę i mamy tutaj też takie do wycinania pierniczków, że święta nadchodzą, to na pewno się przyda. Więc idziemy jeszcze poszukać piżamek, bo myślę, że piżamka na tą okazję będzie idealna. No i teraz problem, ponieważ jaki rozmiar ma wujas? Dzwonimy do Kasi. Mam pytanie, jaki wujas ma rozmiar? Mam bekę, bo teraz wszyscy do mnie dzwonią. Biorę Elkę, bo będzie bardziej cozy. I on lubi Star Warsy, nie? Tak. Bardzo lubi Star Warsy. Bardzo lubi, możesz mu kupić. Dobra, fajnie, to pa. Piękna piżamka, do tego mini toster i do tego tutaj proszę bardzo na ciasteczka te. O. Fajny prezent, bardzo mi się podoba. Stała się rzecz straszna. Mianowicie, nie wiem jak ja to wcześniej policzyłam, matematyka to nie jest moja dobra strona. W ogóle nie patrzyłam na ceny i jakoś ubzdurałam sobie, że ta gofrownica była za 100, a była ona za 115 zł, a piżamka była za 85 zł, co nam daje 200 zł. Wycinaki kosztowały 13, więc musiałam je po prostu oddać. Ale nic się nie stało, bo i tak prezent bardzo fajny. Jestem w dupie. Obeszłam 5 sklepów, 6 i nie ma nic. Nic mi się nie podoba. Wszystko jest paskudne. Skoczymy jeszcze do jednego sklepu, zobaczmy, co tam jest. Taką na przykład. No, taka świąteczna. Fajna, nie? Jest jeszcze taka i ta mi się chyba najbardziej podobała. Kupimy jej cały zestaw do spania. Pasuje? Elfy podpowiedziały mi, że powinnam pójść w stronę kosmetyków. Mam konkretną markę, która jej się podoba i które wiem, że się jej przydadzą. Mam super zestaw do spania, mam super kosmetyki. I co jeszcze kupiłam? I skarpetki jeździeckie, czyli też pamiętałam o tym jakby, że jeździ konno, więc wydaje mi się, że będzie zadowolona. Czy pomożesz mi teraz ty z prezentem dla Paulinki? A wiesz co? Zastanowię się. Nie, no żartuję. Proszę. Pomogę. Na przykład wiem, co, że baby lubią jakieś tam zapaszki, albo kosmetyki, albo kremiki, tylko ja się ni cholery na tym nie znam. Ja bym jej kupił jakieś gówno najgorsze. Mleczne migdały. O, nie wiedziałem, że migdały można doić. Trzy produkty i one są do czego pielęgnacji? Do mycia rąk. Dusz, czyli do kąpieli. I to pewnie będzie krem do... No aha, ja tutaj Fausti zdam się na ciebie. Jak się jej nie spodoba, to będzie twoja wina. A jak się spodoba, to będzie to twoja zasługa. To samo z książką. No i się dogadaliśmy. Ponieważ Gengarek sam nie może iść do sklepu, Wika mnie poprosiła, żebym ja to zrobił, dlatego idziemy Chmurce i Burzy zrobić jakiś prezent. Wiem, jakie smaczki lubią, więc postanowiłem kupić im smaczki na pół, bo mało jedzą, bo są małe i dwie zabawki, żeby każda miała swoją. O, to jest takie świąteczne, nie? To jest prawie jak ona. To jakieś krewetki suszone. Z mojej kolekcji farb wybrałam takie, które kolorami najbardziej mi się kojarzą z Werką. Jest to taki przybrudzony róż, biały, brązowy oraz dwa takie brokatowe, którymi myślę ozdobię na sam koniec. Pędzle brałam takie, żeby jak najbardziej ta struktura pędzla została z tego względu, że będę robiła takie mazgi. Chciałabym, żeby to było wypukłe jak najbardziej. Wow! I to wygląda jak jakieś pyszne lody. Wow! Piękny! Cute. Wybrałam takie kolory Werki. Piękny, piękny obraz, tak. Karolowi może się nie spodoba? Nie, myślę, że mu się spodoba. Jest bardzo neutralny i piękny. Okej, czas na brokat! No nie, to jest jakiś skam. Brokacie, proszę, wyjdź. Jakie ładne! Tak? No, bardzo ładne. Thank you. Ale banger. Very Christmas! Jesteśmy w domu Fusialków, idziemy im dać prezenciki. Cześć! Ale wujek taki przylizany, chłopak! Przyżelowany, fajny! Przyszedł święty Mikołaj! Tak! Do siebie! Co? Wesołych świąt! O, dziękuję bardzo! Musisz odgadnąć kwotę, za jaką był kupiony ten prezent i przez kogo mógł być Nie, Ej, nie mam pojęcia, ile coś takiego może kosztować. O, na szczęście jest cenka tutaj. 200 zł, tak odstawiam. Tak! Że trafiłem? Serio? To nie wiesz. Baby Yoda gofry. A oglądałeś ten serial? Jeszcze nie. To musisz obejrzeć. Tak, ja też mam prezent, bo spotkałam Mikołaja i powiedział daj ci. Wow! Czemu większe pudło ma? Ej, to na konie! To na konie! Cena zdrapana, ale to może dużo kosztować. Kapciuszki! Ej, ten prezent był drogi. Skyli Ski! Dobra, to będzie na pewno drogi prezent. Ciekawe od kogo? No. Piżampa! I mimotka! Ej, a to nie będzie za dużo na moją dupę? Właśnie, to tak jest mój problem. Masz tu, a nie. O, Mikołaj, myślałam, że już jesteś po pierogach po prostu. Co to jest?
wtedy byłam ciepły. O tak, ja chciałam, bo dostałaś taki ostatnio. O, jaki piękny, dziękuję. Dobra, ale to na pewno jest drogie, czekaj, teraz to zobacz. Dziękuję, ale super prezent. No to podoba się? To teraz mogę lepiej kini, choć kija. Ciekawe tego. Proszę, to dla ciebie prezent. Dziękuję. Znaczy gratulacje, wesołych świąt chciałem powiedzieć. Dobra, scrapbook, album na wycinki. A to jest taki do, żeby sobie wycinać, a ja mam milion rzeczy z takich do wycinek. Ja lubię takie rzeczy. O, naklejki z Gen Z. Tak jest. To są stempelki. I możesz na przykład przykleić zdjęcie z Instaxa i na przykład napisać Bartek i Kinia. W ogóle fajne dla mnie, no bo ja lubię takie rzeczy. To bardzo trafione chyba prezent, chyba bardzo trafione. Jaka była kwota Kinga? 50? 25! Serio? No, darowity prezent za 500, no, tak, super. Fajne, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Wczoraj cię podpytywałam, jak myślisz, kto cię ma. No i ja cię miałam. I będziesz mogła zgadnąć za ile złote, ale myślę, że łatwo jest się domyślić. Mam dla ciebie obraz. Ale ładny. I sama go robią. Czyli masz na 0 złotych. No. Robią ci prezent za 0 złotych. Bardzo ładny, bardzo ale ładny. Ale będzie mi pasował do studia, tam właśnie do tego mojego pokoju i będzie sobie stał. Cudownie. Mam nadzieję, że ci się podoba. No i to tyle ode mnie. No bardzo mi się podoba, bardzo dziękuję. Dziękuję. Okej, jesteśmy z Przemem. Przemo, mam dla ciebie malusieńki prezent. Malusieńki. Ja stwierdziłem, że ty jesteś zarobiony, jesteś gwiazdą YouTube'a. Więc ty nie potrzebujesz nic. No pewnie, ja wszystko mam. Nie mam dla ciebie nic. Nie no, dobra, tak na serio, kupiłem ci taki mały upominek, proszę. O, fajne, teraz na hajp. Ej, jest to bardzo fajny prezent, stary. No wiem. Dzięki. A teraz mogę zgadnąć cenę. Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie koło między, stary, 8 dycha, 120. Więc jakbym miał tak stawiać, myślę, że kosztuje to stówkę, ale wiesz co, nigdy nie ma ceny równej, tak. Więc może 99 zł i 99 groszy. I wiesz co? Zgadłeś mu! Co ty gadasz, stary, serio? Co do grosza? Co do grosza. No i teraz mega mi się podoba, tym bardziej, bo zgadłem cenę. Tam znać to na Instagramie, to tak, jest kolejny, tak? Kolejny prezent, boost na twojego Instagrama. O tak, i na moim Instagramie zobaczycie, jak to złożę. Dziękuję ci bardzo, kochany. Proszę. Fajnie. Ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Jaki uśmiechnięty, czyli chyba grzeczny był przez cały rok. Grzeczny byłeś? To masz ode mnie prezent. Jestem twoim Mikołajem dzisiaj, więc mam nadzieję, że ci się spodoba i możesz obstawić, jaka jest wartość tego prezentu. Myślę, Fausti, że wartość nie ma znaczenia, ponieważ liczy się gest i serce, więc mam nadzieję, że 10 tysięcy. Obstawiam, że wylosowałaś 200 zł. Okej. Okay. I proszę państwa, ciężka to była książka. Co to za książka? Ula la 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 la! Steve Jobs, bardzo fajnie, dziękuję. Biografia. Fajnie. Podobno lubisz. Pełno słodyczy. Uuu, ile czekokapów ekipy. Tak. Ula la la la. Fajnie, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ojejku, jejku, chłopaki. Proszę bardzo, Mikołaj przyszedł. Jest sprawa taka. Fajnie, jakbyś zgadła na przykład za ile to było. To jest chyba droga firma, znaczy nie miałam z tego, ale... Aha, droga fest! Wydaje mi się, że około 100 zł. I byłaś blisko, bo kosztował 8 dych. Niestety tyle wylosowałem, ale myślę, że ci się spodoba. I cieszę się, że się podoba. No i wesoły świat. Trzymaj się. Jesteśmy tu dla tych małych kretów, ponieważ Gengarek wylosował prezent, żeby kupić prezent drugiemu pieskowi. Pieskom w sumie nawet. I mamy tutaj dla tego pieska mniejszy prezent. Tak, burza, masz. O, chodź, kula. Cieszą się, cieszą. Tak. Ale chmura mega lubi właśnie misie. Wszystkiego najlepszego z okazji. Cieszy się, chmura, zobacz, jakie masz misia.